We Francji powstała pierwsza w Europie instalacja recyklingu paneli fotowoltaicznych. Ten niewielki zakład pozwoli na 95% odzysk surowców zawartych w panelach fotowoltaicznych. Najpierw zdejmowane są ramy, usuwane okablowanie, później panele są mielone. Zautomatyzowany proces pozwala oddzielić frakcje szkła, krzemu, plastiku oraz miedzi. Vous voyez sur ce morceau, il y a des connectiques en cuivre. Na tym fragmencie mogą Państwo zobaczyć miedziane przewody. Stosowany proces pozwala na ich odzysk, co ważne przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu czystości. Nie mają one miedzianego koloru, ponieważ są pokryte cyną. By uzyskać końcowy rezultat, stosujemy kilka procesów. Zmielony materiał przechodzi przez przesiewacze, stoły densymetryczne oraz separatory optyczne. Uzyskujemy w efekcie rozdzielone surowce praktycznie bez zanieczyszczeń. Od tej pory wszystkie zużyte panele fotowoltaiczne we Francji będą trafiały do tej instalacji, przynajmniej przez najbliższe 4 lata, bo na tyle została podpisana umowa z PV Cycle, europejskim stowarzyszeniem zajmującym się recyklingiem modułów fotowoltaicznych. Spodziewamy się, że każdego roku objętość trafiających do nas paneli będzie wzrastać o 30-40%. Zakładamy, że uda nam się przetworzyć od 7 do 8 tysięcy ton zużytych paneli fotowoltaicznych w ciągu tych 4 lat. Nie jest to olbrzymia objętość, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość paneli wprowadzanych na rynek, ale obejmuje wszystkie krzemowe panele fotowoltaiczne zdejmowane obecnie na terytorium całej Francji. Instalację czeka w najbliższych latach rozbudowa. Tylko w 2017 roku na francuski rynek wprowadzono około 80 tysięcy ton paneli, czyli 10-krotnie więcej niż uda się przetworzyć w instalacji w ciągu trwania kontraktu. Długość życia paneli fotowoltaicznych to 25 do 30 lat. Masowo montuje się je u nas od 2010 roku. Czyli to właśnie na koniec następnej dekady będziemy mogli określić rzeczywistą ilość paneli do recyklingu. Otwarcie zakładu poprzedziły 3 lata badań, których koszt przekroczył 1 000 000 euro. Jest to dziś jedyna tego typu instalacja w Europie.